Jak wiecie, w moim ostatnim filmie serwera Armor SMP udało mi się zdobyć patek Syzyfa, czyli jeden z najcenniejszych itemów na serwerze. Lecz 26 lipca wziąłem udział w evencie wojen magazynowych, w którym Zufi oraz Nowciu postanowili mnie zabić, a ja straciłem swój cenny przedmiot. Dlatego postanowiłem, że się odegram na całym SMP. Żeby to zrobić, musiałem zbudować jak najlepszą pułapkę, która będzie zdolna do pokonania wszystkich naraz. I tak oto stwierdziłem, że najlepszym do tego trapem będzie taki, który wystrzeliwuje strzały. Oczywiście nie takie normalne, ponieważ im będą szybsze, tym więcej obrażeń mogą zadać. Więc gdybym rozpędził strzałę do olbrzymiej prędkości, to mógłbym pokonać cały serwer w ułamek sekundy. Ale miałem pewien problem, bo kiedy zostałem pokonany, to straciłem dosłownie wszystko, co miałem. Więc na samym początku musiałem stać się bogatym graczem. Dlatego zacząłem od przelutowania jak największej liczby struktur. Okej, natrafiłem na kolejny ciekawe miejsce. Ej nie, no ile tu jest diamentów w ogóle? Ja cię kręcę, dobra, to wszystko to zbieramy. A więc wykopałem wszystkie surowce ze struktur i zająłem się zbieraniem lutu ze skrzynek. Nie no, koksa znalazłem. Ja cię kręcę. No to już mamy dwa. O kurde, kolejny koks. No to nieźle. W tym momencie posiadałem już 3 koksy oraz wiele cennych itemów. Dlatego znalazłem wioskę z villagerami i tam udało mi się zdobyć wiele cennych zaklęć na przedmioty. Ale żeby zbudować tego trapa, będzie mi potrzebne wiele materiałów, takich jak na przykład TNT. A żeby zdobyć je szybko, będę potrzebował elytry. Lecz na tym serwerze najbogatsi gracze już przemierzyli cały kres, by je poznajdować. Dlatego zwróciłem się do jednego z nich, czyli Faziego. Słyszałem, że chcesz ode mnie zakupić elytry, co nie? To cię nie stać. Ale wracają, mam taki ecek, w którym mam kilka elytr, bo aż 8. Co oferujesz za elytrę? No, sporo itemów ostatnio zdobyłem, więc mogę ci zaoferować aż 3 koksy, 7 name tagów i stack pajęczyn. Niech ci będzie, masz elytrę. Dobra, mamy to. A więc kiedy już zdobyłem elytrę, to mogłem w dużo szybszym czasie zdobywać potrzebne itemy do zbudowania trapa. I po pierwszych 4 godzinach miałem już wystarczającą ilość TNT. A po następnych 3 udało mi się zdobyć slimy. Dlatego pozostało mi pozyskać materiały budowlane. Wiele z nich znajdowało się w Netherze, dlatego stworzyłem portal i przymierzyłem wiele tysięcy kratek, by je znaleźć. I tak oto po 12 godzinach udało mi się zdobyć je wszystkie. Ogólnie to dzisiaj jestem chory, więc mam taki głos. Ale mamy tutaj już wszystkie itemy potrzebne do zbudowania naszego trapa. Więc jedyne co nam pozostało, to znaleźć dobrą lokalizację na jego zbudowanie. No i przeniesienie tych itemów właśnie w tamto miejsce. Dlatego przeleciałem się na spawna, gdzie udało mi się znaleźć idealne miejsce na zbudowanie trapa. Stwierdziłem, że trapa zbuduję właśnie w tej górze. Będzie się znajdował on właśnie gdzieś pode mną. I strzała będzie wystrzeliwana z szpary pomiędzy blokami, więc czym prędzej zabierzmy się za jego budowę. Dlatego rozpocząłem rozkopywać górę i po pewnym czasie... Dobra, mamy to, udało mi się skończyć właśnie kopanie całej tej góry, więc wkrótce będziemy tutaj budować nasz mechanizm, który wystrzeli strzałę i pokona wszystkich graczy. No dobra, a więc udało mi się skończyć budować całego tego trapa. Wszystkie bloki są na swoich miejscach, no ogólnie powinny być. Dlatego na samym początku przetestujmy, czy w ogóle działa. A więc okej, no to klikamy przycisk. Dobra, zobaczymy czy działa. Dobra, strzały tutaj będą się ładowały na ten Soul Sand, więc jest okej. I teraz zobaczymy czy działa wyrzutnia TNT. Dobra, przesuwa się i powinno jeszcze wrócić. Dobra, wszystko działa. Tak jest. Więc w tym momencie mogłem się zająć schowaniem całego mechanizmu. I po szybkim czasie udało mi się to zrobić. Więc pozostało mi jedynie zbudować pole startowe, które w ciągu jedynych 20 minut udało mi się zrobić. Więc do tego momentu zrobiłem wszystkie podstawowe rzeczy. Ponieważ podczas startu, żeby nie budzić podejrzeń graczy, będę musiał z nimi startować. Dlatego inna osoba będzie musiała uruchomić trapa. A ja w odpowiednim momencie po prostu wyjdę z serwera, by nie zginąć. Dlatego skontaktowałem się z pewnym graczem. O, siema Lamek, właśnie widzę, że przyszedłeś. No to właśnie potrzebuję ciebie do pewnego projektu, bo ogólnie będę robił tutaj taki event, w którym dosłownie każdy gracz zginie. Jest to taki, no, taka przykrywka, ten most i tak dalej. Jest ukryta armata właśnie w tej górze. No i twoim zadaniem będzie wystrzelenie TNT i strzał ogólnie z właśnie tej góry, przez co pokonasz każdego gracza na serwerze. No więc dobra, jesteś chętny może? Wiesz co, skoro mam zabić kolejnych graczy, jeszcze raz, w sumie
To będzie ciekawe, jestem za. Więc napisałem ogłoszenie na Discordzie, że za 2 dni organizuję wielki event. Ale jeszcze przed tym musiałem przetestować, czy wszystko na pewno działa. No okej, że tak powiem, mamy tutaj wszystkich naszych graczy. Zrobiłem tutaj taką przykładową górkę, gdzie będzie ukryty cały trap. Więc klikamy tutaj pierwszy przycisk, żeby wszystkie strzały się załadowały. No i myślę, że już możemy startować naszego trapa, więc dobra, TNT się spawnuje. No dobra. I zobaczymy, czy zadziała. Ja się kręcę, wszyscy zginęli. Dobra, myślę, że to jest idealne. Kurde, wszystko wyszło dobrze. Mam nadzieję, że będzie tak samo na moim evencie, więc no. I tak oto wszyscy zebraliśmy się na spawnie. O, siema panowie, widzę, że się zjawiliście. Więc ogólnie dzisiaj... Cześć, więc zaraz będziecie członkami pewnego eventu. Do wygrania będzie wiele cennych itemów. Myślę, że się zwróci wszystko. Wszystkie wasze stracone itemy. No to zapraszam... Czyli pierw stracimy itemy, aby później zyskać? Nie, nie. Nie gra moim zdaniem. Dobra, panowie. No to zapraszam na event, więc chodźcie za mną. Nie, nieźle, wy będziecie lecieć ogólnie, no ja elektry nie mam. No to jak widzicie, w skrzynce znajdują się łódki, więc pierwszą konkurencją będzie wyścig łódkami. Będzie ich około 6. Zabrali, no, jesteście... więc no. Ja jedną wziąłem, ja przyjąłem elegancko jedną. Dobra, więc jak macie łódki, to możecie je położyć i będzie to wyglądać tak, że każdy się ustawia, no, w linii. I niestety Lamek nie mógł do nas przyjść, więc musiałem samemu odpalić całego trapa. Więc możecie tutaj poczekać. Dobra, to czekajcie. Odpalam tutaj wszystko. Zaraz będą gotowe przeszkody. Pewnie TNT spadnie 100%. Nie, nie spadnie, morda. Nie, nic na górze nie ma. Dobra, to mogę się cieszyć. Może na dole coś będzie. Dobra, no to panowie, czy wszyscy jesteście, czy nie? No ale jednego zapchnęli na dół. No to weźcie go tam na górę. No. Tak, jadę. Dobra, no to panowie, zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ej! Jeden! Brawo! Nie ma słodki, rynowy na siema, lecimy! Możecie teraz się zastanawiać, co mogło pójść nie tak. Czyli dlaczego ci gracze nie zginęli. Otóż cały trap działał prawidłowo. Lecz była jedna rzecz, o której po prostu zapomniałem. A mowa tutaj o miejscu, gdzie strzały miały wylatywać. Ponieważ okazało się, że zrobiłem je o jeden blok za wysoko. Co skutkowało uderzeniem strzał w bloki. Stało się to przez to, że nie zrobiłem na tym serwerze żadnych testów. Bo byłem pewny, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Więc morał jest taki, aby zawsze wykonywać próby, by znaleźć wszelkie problemy. Ale wróćmy do wyścigu. Przez to, że byłem pewny, że wszyscy gracze zginą od mojego trapa, to nie pomyślałem o paru ważnych rzeczach, a w nich znalazła się linia końcowa. Więc gdy gracze płynęli już od 5 minut, to niektórzy się zorientowali, że ten tor nie ma końca. Lecz znalazło się dwóch graczy, którzy o tym w ogóle nie pomyśleli. Przez co przepłynęli parę tysięcy kratek. Ty, koniec meta! Wygrałem!